Witajcie drodzy kochani, pisały mi osoby, które jeszcze pytają się o jakie kamienie, które są najwyżej wibracyjne, także jeszcze raz powtarzam wam drodzy kochani, jeśli chodzi o kamienie, to ja polecam Charoid jako na pierwszym miejscu, potem polecam Moldavit, jest to Moldavit, dodam, że pobudza czakry górne od gardła, trzeciego oka, czakry korony w górę. To są właśnie kamienie wysokowibracyjne, a szczególnie Moldavit, który jest wysokowibracyjny, jest to kamień ochronny, zabezpiecza nas bardzo dobrze przed negatywną energią wokół nas, także polecam ten kamień, możecie go kupić na Allegro, możecie go kupić w Republice Czeskiej, w Polsce, gdziekolwiek na Amazonie czy gdziekolwiek, możecie po prostu poszukać tego kamienia. Jeszcze jest taki kamień, który jest bardzo pozytywny dla kobiet, polecam szczególnie, to jest opal somalijski. Opal somalijski możecie nosić w formie wisiorka, nieoprawionego w srebro, nieoprawionego w złoto, po prostu mającego jedną dziurkę i nosić go po prostu na szyi lub kolczyki z tego kamienia, czyli z opala somalijskiego. Również, drodzy kochani, są lecznicze, uspokajające, wpływają bardzo dobrze na stres, na nerwy, także polecam ten kamień szczególnie dla kobiet, które mają pracę w jakimś biurze, gdzieś pracują w jakimś hotelu, no to wówczas bardzo działają uspokajająco i relaksująco. To taka informacja o kamieniach dla osób, które jeszcze nie wiedziały, także polecam na pierwszym miejscu Charoid, drugie miejsce jest Moldavit i trzecie miejsce jest opal somalijski. Dodam, że nie jest opal, który jest z Australii, bo ten ma zupełnie inną wibrację, tylko musi być opal somalijski. Właśnie ten, który ma bardzo wysoką wibrację. Chciałbym też zachęcić was, drodzy kochani, do zakupu aronitu. Jest to odpromiennik mineralny, bardzo zdrowy. Możecie zakupić go na linku pod YouTube'em, poczytać na ten temat, także na temat aronitu. Także zachęcam was jeszcze raz do zakupu naszych produktów. Od ciebie się żegnam, pozdrawiam was serdecznie, tutaj z Teneryfy. I do widzenia.